Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak narysować znak Yin-Yang w Illustratorze i podczas tworzenia tego znaku Yin-Yang będziemy uczyć się podstawowych narzędzi dostępnych właśnie w Adobe Illustrator. A Adobe Illustrator to jest program, który umożliwia nam tworzenie grafik wektorowych, czyli grafik takich, które można pomniejszać lub powiększać do dowolnych rozmiarów bez utraty jakości. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście otworzyć nowy dokument, w tym celu klikamy File, czyli plik i wybieramy New, czyli nowy. Po kliknięciu File New otwiera nam się takie oto okienko, no i tutaj możemy wpisać dowolną wielkość. Ja tutaj zostawię 2000x2000 pikseli. U góry możemy zmienić nazwę, czyli dajmy na to, wpiszę Yin-Yang, no i następnie klikamy OK. No i teraz, jeśli wcześniej Illustratora nie używałeś, to po lewej stronie mamy tutaj narzędzia. Jeśli tych narzędzi nie masz, należy tutaj u góry kliknąć Window, czy też Okno, albo widok po polsku, i następnie włączyć Tools. Tak, czyli jeśli nie masz tutaj jakiegoś z tych okienek, no to tutaj w tym właśnie miejscu możesz je wszystkie włączyć. No i teraz, żeby narysować Yin-Yang, narysujemy koło. W tym celu wybieramy to oto narzędzie. Wystarczy tutaj kliknąć lewym przyciskiem myszki, przytrzymać przez sekundę lub dwie i następnie wybieramy sobie Ellipse Tool. Kiedy mamy już wybrany Ellipse Tool, tutaj u góry możemy zmienić kolor wypełnienia oraz kolor obramowania. Póki co może wybiorę kolor wypełnienia na brak, czyli none. Taki oto znaczek oznacza, że nie ma koloru wypełnienia, a kolor obramowania będzie czarny. No i teraz zaczynamy rysować. Tutaj możemy zacząć rysować od środka. Czyli zaczynamy rysować, przytrzymujemy klawisz Shift. W tym momencie nasze koło jest idealne, ponieważ bez klawiszu Shift będzie to w taki oto sposób. Czyli nie będzie to koło idealne, a w momencie, kiedy przytrzymam klawisz Shift, to na przykład z takiego koła robi się koło idealne. Czyli chcemy narysować koło idealne, dajmy na to takich oto rozmiarów, możemy je następnie przesunąć używając Selection Tool. Wystarczy kliknąć na obramowanie i możemy je przesunąć w dowolne miejsce. No i mamy już pierwsze koło gotowe. No i teraz tak, teraz wybierzemy ponownie Ellipse Tool. Zmieńmy może obramowanie i kolor wypełnienia na biały, póki co będzie łatwiej je przesuwać. No i teraz tak, należy przesunąć naszą myszkę na środek tego koła do momentu, kiedy zobaczymy, że jest to środek, czyli center. Center przez C to jest środek i w tym momencie rozpoczynamy rysować. Przytrzymując klawisz Shift rysujemy do momentu, kiedy z lewej strony zobaczymy taką właśnie oto zieloną kreskę. No i w tym momencie nasze koło jest gotowe, w tym oto miejscu. I następnie chcemy narysować podobne koło, tylko że po prawej stronie. Czyli znowu należy wyszukać ten środek, należy wyszukać center. W momencie, kiedy wyszukamy center, znowu przytrzymujemy Shift i tym razem w drugą stronę rysujemy do momentu, kiedy zobaczymy tą zieloną kreskę. I puszczamy klawisz myszki. W tym momencie wygląda to w ten oto sposób i następnie należy zaznaczyć Selection Tool, zaznaczamy te nasze koła. No i teraz tutaj u góry mamy różne narzędzia, które umożliwią nam na przykład wyśrodkowanie tego, czyli żeby wyśrodkować należy tutaj znaleźć ten oto przycisk, wciskamy go i jak widać wszystko jest już wyśrodkowane. No i teraz tak, kolejna rzecz jaką zrobimy to dodamy kolejne koło, tym razem od środka tego mniejszego koła w tym oto miejscu, więc wyszukujemy środek, zaczynamy rysować naszą elipsę. W momencie rysowania musimy przytrzymać klawisz Alt, dzięki czemu będziemy rysować od środka, czyli od miejsca, w którym kliknęliśmy, i także przytrzymujemy klawisz Shift,
aby mieć idealne kółko. Czyli dajmy na to narysujemy coś takiego. Nasze koło jest już narysowane. Teraz wybieramy z powrotem Selection Tool. Przesuwamy na nasze koło. Ciskamy Alt. W tym momencie, jak widzimy, zmienia się strzałka z czarnej na czarną i białą. Oznacza to, że w tym momencie, jak jest czarna i biała strzałka, jak coś przesuniemy, to będziemy to kopiować. Czyli przesuwamy to w linii prostej do momentu, kiedy zobaczymy, że jest to środek tego drugiego kółka. No i kiedy już znajdziemy ten środek, puszczamy i jak widzimy, mamy już dwa kółka dokładnie po środku. No i teraz kolejna rzecz, którą należy zrobić, to zaznaczyć wszystko, czyli upewniamy się, że mamy Selection Tool, zaznaczamy wszystko i teraz wybieramy tak zwany Shape Builder. Tutaj z lewej należy odnaleźć właśnie Shape Builder Tool. Wygląda on właśnie tak. Skrót to jest Shift oraz M. No i teraz, jak widzimy, jak przesuniemy myszkę, poszczególne części zostają podświetlone. I jeśli przeciągniemy na przykład z tej części do tej, to te dwie części zostaną połączone w jedną. Czyli zobaczmy, przeciągam i w tym momencie ta część została połączona w jedną, czyli już mamy połowę znaku Yin Yang gotową. Teraz możemy zrobić to samo tutaj na dole. I już mamy znak Yin Yang gotowy. Teraz pozostaje nam tylko zmienić kolory. Aby zmienić kolory, wystarczy kliknąć i zaznaczyć daną część, dajmy na to tą górną część i następnie tutaj u góry, w tym oto miejscu, możemy zmienić kolory. Wystarczy tutaj kliknąć, wybieramy na przykład czarny i już mamy czarne wypełnienie. Podobnie możemy kliknąć na przykład na to małe kółko, klikamy w tym oto miejscu, no i znowu wypełniamy kolor na czarny. No i w tym momencie mamy już znak Yin Yang gotowy, oczywiście kolory możemy dobrać wedle własnego uznania. I w ten właśnie oto prosty sposób nauczyliśmy się, jak rysować koła od środka, jak rysować idealne koła, jak połączyć kilka kształtów w jeden, a w następnych odcinkach pokażę Wam kolejne rzeczy odnośnie tego, jak używać Illustratora i jak w nim rysować. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je oczywiście zadać, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. I na dziś to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!